Oto przegląd nowej aktualizacji The Sims 4, a w nim zaimki, nawiązanie do wilkołaków oraz dwie nowe ikonki. Zapraszam do oglądania. Majowa aktualizacja The Sims 4 dodała do gry długo wyczekiwane zaimki, póki co dostępne tylko w anglojęzycznej wersji gry. Zaimki wybieramy w trakcie tworzenia Sima. Tuż obok miejsca z imieniem i nazwiskiem Sima możemy wybrać jego zaimki. Do wyboru mamy oni ich, on jego, ona jej oraz specjalne zaimki, które możemy samodzielnie dostosować. Dzięki różnym przykładom będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób dany zaimek zmienia swoją formę. I w ten sposób możemy tutaj dostosować je według własnego upodobania. Dany zaimek będzie używany w grze w różnych interakcjach, a także w powiadomieniach. Kolejną nowością jest wygląd ikonek dwóch kolekcji. Możemy zobaczyć, w jaki sposób oznaczona będzie kolekcja The Sims 4 Mali Obozowicze oraz The Sims 4 Księżycowy Szyk. W grze zaszła też pewna zmiana, która może być związana z wilkołakami. Czy tak faktycznie jest? Tego nie wiem, równie dobrze mogę to zmyślać, ale posłuchajcie sami. W edytorze Stwórz Zwierzaka w The Sims 4 Psy i Koty mamy możliwość malowania futra w dowolny sposób naszym zwierzakom. No i właśnie, od 5 lat wyjaśnienie tej opcji brzmiało w następujący sposób. Wybierz szablon i użyj go, by z łatwością namalować na sierści zwierzaka określony wzór. Ta aktualizacja zmieniła nieco opis tej opcji. Wybierz szablon, a następnie najedź kursorem na obszar, który chcesz pomalować, by podświetlić go lub uzyskać łatwe do nałożenia gotowe wzory. Przyznam Wam, że jest to bardzo dziwne, że po 5 latach nagle zdecydowano się edytować jakiś opis związany z edytorem tutaj sierści zwierzaka, ale wydaje się to już mniej dziwne, jeśli pomyśli się, że ten edytor może zostać wykorzystany do edycji sierści Sima, czyli wilkołaka. Czy tak będzie? Zobaczymy. Póki co nie mamy nawet pewności, że do gry trafi pakiet z wilkołakami. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tej zmianie i czy faktycznie taka zmiana może oznaczać nadchodzące wilkołaki. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli to wideo Wam się podobało i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!